odpowiedzią frajeri, no to posłuchajmy. Po raz ostatni do tych pałbitych, jeśli chodzi o mój łańcuch, to całe wielkie pobicie, to było tak, że gościu zaatakował mnie z zaskoczenia i wrócił na ziemię, po czym chwilę na mnie leżał bijąc. A tego się wypierał. Mówił, że żadnego pobicia nie było. Że Hubert potwierdzi, a wczoraj Hubert zadzwonił i powiedział, został pobity, frajeri. Ja pierdolę. Rzucił z siebie nogami, rozdzielono nas i tak się skończyło to całe pobicie, po którym nie miałem żadnego śladu. Wow, wielkie pobicie, ale do czego zmierzałem wczoraj dzwoniąc do studia? Do tego, że osoba, z którą się biłem, zerwała mi ten łańcuch, a zupełnie z ziemi podniósł go ktoś inny. No. I to dzisiaj nasz farmazoniarz na pewno potwierdzi. A jeśli chodzi o to, co zrobił wczoraj Kanińskiemu, jak ja wam mówiłem już jakiś czas temu, że Kasiusz mnie szantażował, bo spędzałem z nim czas, a później szantażował mnie tym, co się o mnie dowiedział, to kurwa nikt mi nie wierzył. A jak sprzedał kurwa wiewióra na YouTube Shore, tak jak sprzedał wczoraj tego Mateusza Kanińskiego, no słuchajcie, zadajcie. Wiadomo, że ten frajeri nie umie innego słowa sprzedał. Zarzucić myśl, informację, a kto to potwierdzi? Amadeusz frajeri! Czyli potwierdził, że wiewiór ćpa, Kaniowski ćpa. Jaki debil, ja pierdolę. O kur...